Tak, 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 tak. Cześć, witajcie. Dzisiejszy temacik taki troszeczkę luźniejszy. Dzisiejszy temacik na temat tak zwanych niezbędników. Niezbędników, które mam zawsze przy sobie, jeżeli chodzi o bity, przedłużki, jakieś kluczyki, wiertełka. I dziś taka moja propozycja. Pokażę wam, co ja używam od lat i co używam od jakiegoś czasu, ponieważ stwierdziłem, gdzieś zobaczyłem, zakupiłem i uważam, że jest naprawdę świetny bajer, więc zaczynamy. Dziś temat niezbędników, które mamy zawsze przy sobie, czy to w pracach na wysokości, czy w pracach monterskich i różnych rodzajów innych. Ważne jest właśnie takie zestawy bitów, przedłużek, kluczyków, wiertełek i tym podobne. I dzisiaj ja wam pokażę moje dwie propozycje. Jedna propozycja to jest zestaw, który mam już od kilku ładnych lat i mnie nigdy nie zawiódł. Miał taką jedną wadę, o której widzieliście, jeżeli widzieliście ten filmik. Jeżeli nie, to zapraszam was w opisie albo w playliście o Milwaukee znajdzie się ten zestawik. Prezentuje się o tak, zobaczcie. Jest to naprawdę świetny zestaw na 10 bitów i mamy jeszcze przedłużkę plus 11 bit od razu zamontowany w przedłużce. Świetne, zawsze pod ręką, wszystkie podstawowe bity. Tutaj jeszcze fajna opcja, ponieważ mamy opcję ściągacza izolacji, zobaczcie. Mamy tutaj specjalne blaszki z otworkami pod każdy rodzaj kabla. Bardzo fajna sprawa. Możemy tego również zestawu użyć jako wkrętak. Mamy tutaj takie wejście, więc zobaczcie. Nie dość, że mamy ściągać izolację, to jeszcze możemy śmiało potem sobie używać jako wkrętaka. To jest bardzo duży plus, ponieważ nie zawsze na jakiejś tam wysokości, na przykład ja montując halogeny w podbitce, nie zawsze mam odpowiedni wkrętak, odpowiedni śrubokręt i dzięki takiemu zestawowi na szybkiego jestem w stanie coś zamontować lub zdemontować. To jest naprawdę duży plus. Koszt takiego zestawu nie jest drogi, a naprawdę robi robotę, ponieważ jeżeli nam się nawet bity zużyją, no to niestety możemy sobie po prostu wymienić na inne, ponieważ mamy tutaj standardowe bity 25 mm, więc to jest naprawdę spoko. Jedyną wadą tutaj w tym moim zestawie tutaj było tak, że ten zestawik się rozpierzał. Bo on ma, tu jest tu na sprężynce, ale nie ma tu żadnej blokady, więc ja sobie tutaj tak stuningowałem i w tym momencie tutaj mi się nie otwiera w pasie, w kieszeni, czy tam w kaburze monterskiej i tak dalej, czy tam w torbie. I świetne rozwiązanie, dorobiłem sobie kółko, żeby sobie na karabinczyku zaczepiać zestawem, gdzieś tam przy zawsze mieć go przy sobie. Kolejnym zestawem, taka moja propozycja, zobaczcie, jest to taka brelok, do których możemy sobie zamontować różnego rodzaju przedłużki, wiertła, pogłębiacze i tym podobne. Mamy tutaj standardowe mocowanie na heksa, co jest naprawdę fajnym sposobem. Mamy tutaj kilka kolorów, jeżeli chodzi o samą, tutaj zobaczcie, o tak się prezentuje. Tutaj mamy wszystko na sprężynce, wystarczy zwolnić i automatycznie możemy wyciągnąć nasz element, zobaczcie. Tak wygląda. Naprawdę spoko. I tutaj jest duży plus i przewaga nad tym zestawem, że tutaj możemy montować nie tylko zestawy bitów 25 mm, bo oczywiście możemy to zrobić bezproblemowo. Tutaj się śmiało nam to zmieści. Zobaczcie, trzyma się, nie wylata. Ale również możemy montować właśnie bity, czy tam przedłużki, wiertełka powyżej 25 mm, czyli na przykład 50 mm, zobaczcie. Trzyma się, nie wyleci, nie ma takiej opcji, nie wyrwiemy tego. To jest naprawdę spoko. Żeby wyciągnąć, wystarczy zwolnić tą kolorową, ten kolorowy pierścień. Tak nie wyskoczy, ale zobaczcie, wyleci, nie będzie problemu. Pyk.
Nie ma. Więc szybka wymiana podczas prac na wysokości. Mamy na przykład zamontowany przy sobie, nie ma problemu. Pyk, wyskakuje, wyklikuje i zakładamy do zakrętarki, wkrętarki i tym podobne. Jeżeli mówię, jeżeli chodzi o konfigurację, tutaj mamy, zobacz, dowolność. Może być wiertełko, może być ósemka kluczyk do farmerów, może być długi Torx, może być długi krzyżak i tak dalej, i tak dalej. Ja na przykład tutaj mam magnetyzer DeWalta wraz z bitem. Można mieć przy sobie? Można. To jest naprawdę duży plus właśnie jeżeli chodzi o przewagę między tym zestawem, a właśnie tym. Jeżeli chodzi o wagi tego urządzenia, w tym momencie zważymy to może zestawami. Zestawami zważymy, żeby nie było, że będę ważył to na pusto. Zobaczcie, jaka jest różnica. A myślę, że różnica, patrząc po wadze, nie jest zbyt duża. Zestaw Milwaukee w tym momencie, w takiej konfiguracji, jakiej jest, waży zaledwie 139 gram. A mój zestaw Breloch z podstawowymi bitami, wiertełkami i tak dalej waży 147 gram. Więc jak sami widzicie, waga jest niewielka, a możemy zebrać nasze elementy, które nie możemy zabrać tutaj. To jest naprawdę bardzo duży plus. Jeżeli chodzi o koszt tego Breloka, ja zakupiłem na Allegro. Można kupić również na Ali, lecz na Ali, z tego co ja widziałem, albo ja nie potrafię szukać, wychodziło sporo drożej z przesyłką, a na Allegro taki zestawik Breloch, czyli karabinczyk i 6 elementów kolorowych możemy zakupić na Allegro za 35 zł z wysyłką, już z wysyłką z Chin. Więc moim zdaniem spoko, 2,5 tygodnia przyszła paczuszka, jestem naprawdę zadowolony. Mechanizm jest dość ciekawy. W środku mamy dwie kuleczki, które po prostu pracują i zaklikują nasz bit, przedłużkę, wiertło, kluczyk. To jest naprawdę spoko. I nie ma takiej opcji, żeby tutaj coś wypadało. Póki co jeszcze nie zwróciłem uwagi, żebym coś zgubił na wysokości, żebym gdzieś zaczepił i coś po prostu odpadło. Więc to jest naprawdę spoko. Jeżeli chodzi o wagę samego takiego mocowania, czyli z kółeczkiem, żebyście wiedzieli, jak to porównywać, waży to zaledwie 9 gram. 9 gram. Więc to jest naprawdę niedużo. Więc takich elementów, z tego co widziałem, że można sobie dokupić na sztuki na przykład, więc konfiguracja jest dowolna, możemy takich mieć elementów setki, dziesiątki, zamontowane do toreb, plecaków, do pasa, do kieszeni, na busie kilka kompletów, na przykład idę na montaż okien, czy Roto, czy Velux, czy na przykład Fakro, no wiemy, że tam wkręty na Torxa na przykład są, więc mam zestawik wkrętów z Torxem, pogłębiacz, jakieś wiertełko do nawiercenia, pyk, zestaw wisi na busie. Idę na inny montaż na przykład, zestaw odpowiedni, patrzę, aha, dobra, to jest zestaw do tego, pyk, zawieszam, odkładam, jak już skończyłem robotę. Takich zestawów możemy mieć kilkanaście i każdy może być przystosowany przepraszam, do odpowiedniej pracy, więc nic dodać, nic ująć. Dajcie znać w komentarzach, czy posiadacie, czy używacie, czy waszym zdaniem taki zestawik to warty ceny, czy to fajnie zgrywa się. Ja osobiście lubię i jeden, i drugi zestaw z tego powodu, ponieważ nie zawsze potrzebuję długich przedłużek, a nieraz potrzebuję zestaw z krótkimi bitami, dlatego ten zawsze jest w mojej kieszeni, a ten zawsze przy pasie. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się, do następnego. Cześć!